Miasteczko Pro. Tu mieszka kuzyn Gipleya, Nubek. Pewnego dnia do miasta przyjeżdża Gipley. Nasz bohater zauważa, że Nubek jest cały czas trollowany przez Pro. Postanawia stworzyć złote przejście, którego nie widzą Pro, i zrobić na nich trolla. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 12 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że Wam się uda i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Mano, z tej strony Gplay, witam Was w kolejnym odcinku. Tak się składa, że właśnie jadę do mojego kuzyna, który mieszka w mieście Pro. Słuchajcie, myślę, że odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, oczywiście zostawcie subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. I oczywiście wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety, a do każdego zamówienia kolekcjonerska karta. Tymczasem my wsiadamy, ponieważ już jesteśmy bardzo blisko i w sumie on mieszka tutaj w tym domku. O, już możecie go tutaj zobaczyć. Nie mówiłem Wam o tym, ale on ogólnie prosem nie jest. On jest w sumie takim noobkiem. Nazywa się Nuplay. Dokładnie tak to jest. Nuplay, siemanko Nuplay, co tam u ciebie słychać, co? Siemanko Gplay, no słuchaj, u mnie dobrze jest w ogóle, tylko jejku, muszę iść dzisiaj do pracy, bo dostałem wezwanie, bo wiesz co, sprzątam takiego pro, zapraszam do domu. No, ale w ogóle coś... Dawno u ciebie nie byłem, słuchaj, dawno u ciebie nie zapraszam. Byłem. Widzę, że fajny tutaj domek, telewizor, widzę full HD, wiesz co, 19 cali, pięknie. No tak. Nieźle się tu urządziłeś, jak ci się w ogóle mieszka tutaj, co? No wiesz co, powiem ci, że szczerze, trochę te pro są niemiłe. Niemiłe są pro dla mnie i trochę się dzisiaj źle czuję, jakąś chyba grypę zapałem albo coś, wiesz co? Ale dobra, chodźmy, może pokażę ci, gdzie pracuję i może pokażę ci miasto, co? No pewnie, słuchaj, z chęcią zobaczę, jak to tutaj wygląda. Widzę, że tutaj w ogóle sami ludzie w diamentowych zbrojach. Tak. Naprawdę tutaj sami pro. Wow, a co to jest za dom w ogóle? Jaki kozacki, właśnie. Słuchaj, z samych diamentów, złota. Nie no, mega ci powiem, tutaj, mega. Co to jest, co? Tutaj jest dom mojego szefa, szefa wszystkich pro. On tutaj mieszka i ja u niego w ogóle sprzątam, ale wiesz, zdradzę ci tajemnicę, wiesz dlaczego oni są tacy bogaci tutaj w tym mieście? No, czemu? Bo znaleźli mega kozacką jaskinię i kopanie tam mają, gdzie mają same diaksy, rozumiesz? Gdzieś to tutaj jest pod ich miastem? Tam, patrz, tutaj, tam właśnie i słuchaj, koło domu mojego szefa, tylko patrz, że to jest pro, tam się nie ma jak dostać, rozumiesz? A, no dobra, no, ale dobra. No i no co, dobra, idziesz idę, teraz słuchaj, do roboty, tak? No na tak, którą idę, masz tutaj idę do niego? W ogóle, no teraz za chwilę, ale czekaj, mała głowa! Jejku, co się jejku dzieje? Nuplay, może do szpitala cię Gplay zaprowadzić? Nie wiem, co się z tobą dzieje? Wstawaj, wstawaj! Chodź, źle się czuję! Idziemy źle do szpitala, czuję, słuchaj, chodź, szybciutko! Jejku. Gdzie tu jest szpital, co? W tamtym kierunku, ale się tak źle czuję, słuchaj, a muszę iść do pracy po prostu, jak ja teraz dobra, normalnie słuchaj, pójdę zrobimy do pracy? Tak. Ja jestem w sumie bardzo podobny do ciebie, w sumie ubieramy się tak samo, no może trochę nasze twarze się różnią, o widzę już szpital tutaj jest, słuchaj, ty pójdziesz do szpitala, a ja za ciebie pójdę do tej pracy dzisiaj i będę sprzątał, okej? Okay? Dobra, dobra, także chodź tutaj, razie... jest okay. Na pewno jakiś lekarz cię zaraz przyjmie, o tutaj jest jakiś lekarz, pro. Panie doktorze, proszę się nim zająć, on Dzień się dobry bardzo źle czuje, a ja szybko lecę, żebyś, dobra, żebym dobra, się lec nie spóźnił, pa, dobra, pa, 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 pa. Okej, okay, pomożemy naszemu kuzynowi, jako już coś się źle czuje, ja się nie dziwię w sumie, on jest tutaj chyba jedynym noobem w tym mieście, jest tutaj sprzątającym i się nie dziwię, że oni się z niego naśmiewają, jak oni są wszyscy tacy wykokrzeni, pięknie ubrani, naprawdę, naprawdę fajne miasto, nigdy tutaj nie byłem, no i zobaczymy w ogóle, jak nas będzie traktował ten szef wszystkich noobów. Okej, okay. Halo, dzień dobry, witam, jestem o, już, do roboty przyszedłem. Co tak dziwnie wyglądasz, Nuplay? Jejku, Nuplay, no ostatnio, tak długo. No przy lustrze nowy krem zastosowałem na zmarszczki, w no sumie lepiej. Jakoś lepiej wyglądam teraz, tak, szefie? No lepiej sobie wyglądasz, ale chodź, mam dla ciebie dzisiaj dużo roboty, bierz oczywiście tutaj twoje narzędzia pracy, oczywiście, proszę bardzo, szefie, słuchaj. Jak najbardziej, biorę tak, przepychaczkę, dzisiaj będę przepychał talety, tak? Tak, dzisiaj słuchaj, do góry tutaj cię zapraszam, no trochę się brudno zrobiło, proszę tutaj wszystko posprzątać. Ja idę oczywiście, słuchaj, do mojej siedziby, do mojego tutaj, do mojej kopalni, a ty przepychaj toalety, Nuplay i pamiętaj, dobra, słuchaj, wszystko ma być na błysk, pa. Jasne, pa.
Okej, czekajcie, gdzie on w ogóle poszedł? Powiedział, że idzie gdzieś do kopalni, ale ja w sumie nawet nie wiedziałem, gdzie on poszedł. Gdzieś zniknął mi, kurczę, w mgnieniu oka. Dobra, przepchamy szybko tą ubikację. Hop, 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 hop. Raz, dwa, trzy. Tutaj jest w miarę czyściutko. Tutaj wypielęgnujemy, pozamiatamy. Myślę, że szybciutko to załatwimy. Tutaj może jeszcze w sypialni trochę posprzątamy, poukładamy mu jakieś tutaj ciuchy. Dobra, jest pięknie. Słuchajcie, mi najbardziej ciekawi ta kopalnia w ogóle. Jestem ciekaw, on gdzieś mi tutaj pokazywał, że oni mają wejście do niej, ale za bardzo nie wiem gdzie. Patrzcie, tutaj, ej, tutaj jest jakieś zejście i w sumie nikt tutaj, nikogo tutaj nie ma. Tam jest, widzę, jakiś pro, ale on jest dosyć daleko. Nikt się nie zorientuje, mam nadzieję, jak tutaj wejdę. Ej, czekajcie, ktoś tutaj jest. O nie, pójdziemy. Halo, przepraszam, przepraszam. Ej, gdzie ja się w sumie tutaj znajduję? Ej, spokojnie, panie pro, ja tutaj tylko sprzątam. Myślałem, że mam tutaj piwnicę też posprzątać. Niech pan się uspokoi. Halo, ej, co za człowiek? Ej, widzieliście? Zaatakował mnie. Jakie pięknie lśniące zbrojki. Ej, rzeczywiście oni tu mają pełno diamentów. Ja się nie dziwię, że oni są tacy bogaci. Co? Tyle bloków diamentowych? I... Ej, nie, co ty tutaj robisz? Nuplej. Nuplej, co ty tutaj robisz? Przepraszam, przepraszam bardzo, co? Ja już stąd wychodzę. Wynocha. Sprzątałem tylko tu piwnicę pana. Ty. Proszę pana, no mnie sprzątać piwnicę tutaj? Też, tak? Nie, tutaj nie było wejścia, co ty nuplej w ogóle, wiesz co, mam cię dość, słuchaj, denerwujesz mnie, nie słuchasz mnie się w ogóle, zwalniam cię, słuchaj, ale nuplej, jak to? Jesteś proszę nubem. Pana, jesteś nubem po nie prostu. Znajdzie pan tutaj żadnego innego nuba w tym mieście, jestem jedynym tutaj nubkiem, więc kto panu będzie sprzątał dom? Wiesz co, znajdę sobie, słuchaj, na pewno jakiegoś sługę, a ty dobra, po prostu jeszcze mi ten, wypchaj się, masz tutaj rzeczy. Przepychaczkę, tak, wypchaj się, przepchaj sobie do twarz widzenia. Tą przepychaczką, na razie. Okej, słuchajcie, co za bezczelny cwaniak, właśnie takie cwaniaki i te pro tak cwaniakują, myślą, że są najlepsi na świecie, a ja bym mu pokazał, kto tu tak naprawdę rządzi. W sumie nie mogę robić tutaj zadymy, bo wszystko będzie na mojego kuzyna szło i słuchajcie, w sumie mu narobiłem problemów, ponieważ został zwolniony z pracy, to była jego jedyna robota tutaj. Nie wiem w ogóle, gdzie on jest, ale idziemy go... Ej, Nuplej, co ty tutaj robisz? Ej, co jest z tobą? Czemu cię nie przyjęli do szpitala? No miałeś iść do szpitala, co? No miałem iść, ale słuchaj, nie przyjęli mi, powiedzieli, że to jest szpital tylko i wyłącznie dla pro, rozumiesz? Wyrzucili mnie, a ja się tak źle czuję. Niemożliwe, niemożliwe. Okropni. O kurczę, no masakra, wiesz co? Po prostu dyskryminacja taka, no, że daj spokój. Dyskryminacja totalna. Wiesz co, mam złą wiadomość, wyrzucili jako? W ogóle ciebie z pracy, wiesz, dzisiaj. O nie, to już koniec. Spokojnie, spokojnie, musimy coś wymyślić, słuchaj. My się musimy jakoś odegrać tym pro. Co oni sobie myślą, że są najlepsi? Masz jakiś pomysł? Nie, musimy zrobić jakiegoś króla albo coś. Ty masz rację, słuchaj. Tyle razy normalnie z tymi pro, tak? I usługiwałem wam, to koniec z tym, rozumiesz? Koniec z tym pro. I ja go zakopię. Wiesz co ci powiem, słuchaj, Gplay, masz rację. Koniec normalnie z dominacją pro nad nami. Wiesz co, mam taki pomysł. Podobno mój kolega Nubek, który pracuje tam w barze, mówił, że ma jakąś klapę, która jest złota. A jakbyśmy tak z tej klapy coś wykminili? Ale co ogólnie, co, jak to na pro ma zadziałać, co? Nie wiem, no może zróbmy im jakiegoś trolla. Ale ty co, oni te klapy trolla. Nie będą widzieli, czy no co? Nie widzą, o co chodzi? Właśnie, podobno pro tej klapy nie widzą, tak mi mówił ten nubek. A, no to widzą, zmienia postać rzeczy, słuchaj. Jeśli pro nie widzą tej klapy, słuchaj, dobra, to jak to robimy? To ja mam iść po tą klapę do tego twojego ziomeczka, gdzie on jest tutaj w barze, tak? Tak, tutaj, a ja idę może przygotować jakieś, nie wiem, narzędzia, czy coś, co ty myślisz, dobra, co? Dobra, przygotuj narzędzia, przygotuj się do misji i niedługo idziemy robić misję na pro. Słuchajcie, na was, cieniasy, na was, będzie. Będziemy mieli super mechanizm albo system jakiś i zobaczycie, z kim tutaj zadzieracie. Dobra, tutaj spatrzcie, bar pod skisłym korniszonem. Okej, dobra. Dzień dobry, witam, proszę pana. Czy jest tutaj jakiś nubek? Przynajmniej myślałem w ogóle, że jeden jest. Nubek jest na pierwszym piętrze. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że tylko mój kuzyn jest tutaj nubem, ale jednak się myliłem. Jest tutaj więcej nubków, także pójdziemy zobaczyć, czy on tutaj jest na pierwszym piętrze. O, halo, nubek! Nubek, psst. Halo, mam sprawę, Przysłał mnie tutaj mój kuzyn, Nuplej, i słuchaj... Nuplej? I tak, yes, dowiedziałem się, no? Że ty masz dostęp do w ogóle złotej zapadni jakby, czy jak to klapy, się nazywa? Klapy, trapdora, złotej klapy, której tak naprawdę pro nie widzą, nie? Tak, mam, słuchaj, ale to jest ściśle tajne, rozumiesz? Normalnie te pro, ja to sam wykminiłem i ja zauważyłem, że oni tego nie widzą. Patrz, gotowy? No, bum. Dawaj.
Ty, fajna ta klapa. Ona jest ze szczerego złota zrobiona, tak? Tak, słuchaj, oczywiście ze szczerego złota, słuchaj, ja ci ją dam i dam ci nawet jeden gratis, ale pod jednym warunkiem, słuchaj, bo już mi się zapasy dirta kończą. Masz jakiegoś dirta może, albo masz coś do załatwienia? No słuchaj, ja ci załatwię 2 tony dirta, słuchaj, tak? Jeśli to pójdzie dobrze. Będziemy bogaci tak razem z moim kuzynem, słuchaj. W sumie możesz iść z nami, jak chcesz, to z nami możesz tego trolla robić, wiesz? Nie, czy się ja, raczej słuchaj, boisz tych pro? No jeszcze muszę tam, boję się, ale ja muszę tam toaletę przepchać, bo jeszcze pracy nie skończyłam. No ja dobra, idę, dobra, to idź, tak, idź, idź, leć. Okej, okay, słuchajcie, także może tędy przelecimy szybko. Jesteśmy przygotowani. Teraz ogólnie Nuplay miał pójść i się przygotować już właśnie do domku. Nie wiem, czy on już będzie czekał przy domku tego pro, czy czekał przy swoim domku, ale musimy go czym prędzej znaleźć, słuchajcie. Ja nie mogę, tędy przejdę w ogóle. Muszę tu jakoś przeskoczyć. Okej, okay, dobra, udało się. I widzę tam Nuplaya. Okej, okay, musimy się skradać, żeby nikt się niczego nie zorientował. Nuplay, dostałem 2 klapy złote. Mam 2 złote klapy, których... A mogę nawet je w ręce trzymać, bo oni ich nie widzą, nie? No, nie widzą ich, słuchaj, nie widzą, myślę, że to niewidzialne. Ty, ej, to, a słuchaj, może my będziemy niewidzialni, trzymaj jedną klapę i słuchaj, może, wiesz co, tak naprawdę schowamy się za tymi klapami, tak, i oni nas nie zobaczą, co? Co tak, ty na to? Ty, Jeepy, to jest genialny pomysł, słuchaj, świetnie, nie widzi nas, nie widzi nas, udaje nam się, przejdziemy tutaj, damy radę i co, robimy jakieś normalnie trolki, mam dla ciebie w ogóle narzędzia. Dobra. Przygotowałem wszystko. Dawaj, go chyba nie ma teraz, bo w ogóle, nie wiem, mnie wyrzucił w ogóle z domu, pewnie poszedł szukać innego. W ogóle pierwszy trolik, jaki możemy zrobić, to zamienić, słuchaj, tą ironową klapę na normalnie tą klapę, której oni nie będą widzieli, tak, nie będą wiedzieli, o co chodzi, słuchaj. Zniszczymy też tą klucz po prostu. Dźwignię. Okej, okay, i teraz oni najprawdopodobniej tego jej nie będą widzieli, nie? Ale tak? Kozackie. Zgadza no, się? Tak, teraz nie będą widzieli, ale słuchaj, przydałby się jeszcze jakiś drugi trolek, tak żebyśmy może ich kasę zgarniali, bo tutaj w tym domu, słuchaj, nie będziemy mogli wejść, jak on będzie w środku, tak, no? musimy zrobić najlepiej, no? Jakbyśmy zrobili zewnętrzne wejście do tej kopalni, po prostu, żebyśmy mogli się tam dostać z zewnątrz, co? Myślisz, tak, że to, o, gdzieś w ogóle, nie wiem, gdzieś tutaj najprawdopodobniej pod nami jest gdzieś ta kopalnia i byśmy musieli tam zrobić, słuchaj, też wejście i na przykład byśmy się tam wkopali i tutaj zrobili, zakryli to w ogóle przejściem. Masz tą drugą dźwignię, tą zapadnie, znaczy się? Mam, słuchaj, mam klapę drugą, patrz tutaj, bum i bum, widzisz? O, słuchaj, dobra, Nuplay, to teraz weź tutaj drabinki, porozkładaj. Dobra. A ja tutaj w ogóle widzę już ich skrzynki, słuchaj, dokopaliśmy się do serio? Ich skrzynek. No, mega, słuchaj. Dobra, także pięknie. Gdzie tutaj jest następne te skrzynki? Gdzieś tutaj? Czekaj, gdzie tutaj to... O, dobra, mam tutaj następne skrzynki i teraz będziemy, słuchaj, mogli zrobić tutaj im jakiegoś następnego trolla. Najlepsze tak jest to, że oni tej kryjówki naszej nie będą widzieli, ponieważ nie będą widzieli po prostu tego przejścia. Musimy je tutaj zamykać szczelnie. Nuplay, znaczy my to w ogóle jesteśmy najlepszymi kuzynami ever, co? Tak, dokładnie, słuchaj, ja ciebie mega lubię, normalnie, a teraz się będziemy bogaci, słuchaj, w sumie to dzięki tobie, Jeepy, dziękuję, że tutaj przyjechałeś i w ogóle mam, słuchaj, te genialne właśnie leje, więc może tutaj użyjesz ty ich, bo ja jestem trochę nubkiem. Dobra, ja proszę, się tym zajmę, słuchaj, skrzynkę. Zrobimy tak, żeby po prostu wszystkie ich karby, ja ile oni tu mają diaksów, czy ty to widzisz, wow, Nuplay? No, ja cię... Nieprawdopodobne, słuchaj, pyk. I masz skrzynkę? Dobra, dałeś mi skrzynkę. Tak. Cyk. Tak więc teraz wystarczy tutaj położyć lej do tej skrzynki i wszystko powinno, słuchaj, spływać prosto do naszej skrzyneczki, której oni nie będą widzieli. Wszystko tutaj spływa. Okej. Okay. Także teraz, słuchaj, jesteś... Patrz, ile diamentów, to jest wszystko nasze. Wiesz co? Zamienisz teraz swój domek w dom diamentowy. To jest plan na teraz, wiesz? Bierz kurczę diaksy i zamienisz swój dom. Będziesz miał najbardziej prestiżową chatę w tym mieście, wiesz? Dawaj. Dawaj, leć. Lecimy, słuchaj, to będzie genialne. A czekaj, musimy uważać. Ja tutaj trochę wezmę jeszcze trochę diamentów, jak tutaj spadły. No, dobra, jeszcze 2 staki. Okej. Okay. Musimy teraz uważać, żeby się nie zorientowali. Także tu zakrywamy. Tutaj widzę, że jest jakaś dziura. Okej. Okay. Oni się niczego najprawdopodobniej nie spodziewają, dlatego dawaj teraz szybko lecimy. Ja nie mogę. To ale był najlepszy patent, nie? Najlepszy patent. I słuchaj, oni będą ciężko pracować w kopalni, a my całą wisielkę na torcie będziemy zgarniać, co nie? Patrz, nawet zająca tutaj mamy. O, zajączku. Dobra, dawaj, lecimy. Lecimy, słuchaj, patrz, Amonie, i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać mój dom. W końcu będę pro, a nie będę, słuchaj, takim nubem, ale oni się też doigrają się, że po prostu... Będziesz miał szacunek, słuchaj, będziesz mieć teraz duży szacunek, kupisz w ogóle sobie teraz, wykupisz sobie tych
pro, oni będą tobie sprzątać od dzisiaj chałupę, nie? Dobra, tak, zobacz, dokładnie. Jak to wygląda prestiżowo, wow, co? Teraz jak listonosz do ciebie przyjdzie, to wiesz co, z chęcią ci będzie listy darował, a nie? Dobra, słuchaj, Nuplej, ty tutaj zamieniaj, wiesz co, chatę, a ja idę zobaczyć, jak tam nasza maszynka do robienia pieniędzy, nie? Okej, spoko, Chipy, także na razie, pa. No, na razie, trzymaj się. Okej, słuchajcie, musimy teraz być bardzo ostrożni. Na szczęście mamy niezależne wejście do naszej fabryki, której oni w sumie tutaj, mam nadzieję, że nie widzą. Tu widzę, że jest jeszcze jakieś wejście do kopalni. Patrzcie, oni też tutaj mają inne wejścia do tych kopalni, ale w sumie to nas nie interesuje. Mam nadzieję, że tutaj się... Patrzcie, tutaj coś jest. TNT, o nie! Widzę, że tutaj można by się teoretycznie chyba nawet dostać. Okej, poczekajcie. Jest tutaj. Ty w ogóle nic stąd nie widać. Nie widać, że tutaj jest coś nie tak. A sprawdzimy ich skrzynki. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, słuchajcie. Okej, także teraz musimy szybko stąd zwiewać, żeby nikt nas nie zauważył. Idziemy zobaczyć jak najszybciej, co się dzieje właśnie z naszymi diamentami. Ile już ich tam jest w naszej skrzyni. Dobra, także szybko wchodzimy. Na dół schodzimy. Bierzemy kasę i będziemy w ogóle musieli chyba stąd się ewakuować. Dobra, także sprawdzimy. Dobra, mamy tutaj jeszcze dwa staki, słuchajcie. Skrzynki zostały opróżnione. Nie wiem, czy coś dokładali jeszcze, czy nic nie dokładali, ale... O kurcze, patrzcie, co tam w ogóle się zbiera. Cała jakaś armia ich... O nie, dobra, ja tutaj muszę udawać. Ja będę udawał, że jestem Nuplej i tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. Oni tego też nie będą widzieli. Okay, idziemy, słuchajcie, bo jest coś nie tak. Jest coś mega nie tak, bo od jakiegoś czasu, no od paru minut, nie mamy diamentów. Wszystkie diamenty znikły. Ktoś je ukradł. Musimy znaleźć winowajcę. Pewnie to te nuby, bo one zawsze wszystko zrobią i... Nuplej? Co tutaj robisz? Przecież cię zwolniłem. No, a czy ja sprzątam u pana? Ja sobie tylko spaceruję. Na spacer wyszedłem, szefie. Ale to jest bardzo podejrzane. Słuchaj, co ty robisz? Co ty robisz w ogóle koło mojego domu? No. Pewnie chcesz ukraść jakiegoś normalnie diaksa mi, tak? Jakoś no jakiego diaksa? Ja się schowam szybko tutaj, oni mnie nie zobaczą. Ej, tu, patrzcie. Ja nie mogę, przecież oni nie będą widzieli tej zapadni. Teraz nie będą wiedzieli, gdzie ja jestem, ha? No nie, słuchajcie, co wy normalnie takie głupki z was? Słuchajcie, szukajcie go, co wy normalnie stoicie na nie patrzycie? Do roboty, gdzie on jest? Ja go nie widzę w ogóle. Siemanko, hej, jestem, gdzie jesteś? Potrafię się wkopywać pod ziemię, także nie fikajcie do mnie, prosy, nie udawajcie takich pro, normalnie... rozumiecie? Nuplej, w ogóle chciałbym cię poinformować, że coś jest nie tak też w moim domu. Co się dzieje? Ostatnio po twojej normalnie, po tym, że tam weszłaś do moich pizzy, suwać to się. Teraz patrz, nie ma wejścia. Nie ma wejścia, rzeczywiście rozumiesz? Nie ma tutaj. Zniknęło. Ja nie gdzie mogę. Gdzie ono jest? Ale w ogóle, słuchaj, ja tutaj na przykład mogę zejść, bo jestem lepszy od ciebie. Proto są cieniasy. Haha, zniknąłem. Co to ma być? Biorę co wszystkie twoje być? Diaksy, widzę, są w kopalni, ale co? Super. Ale jak super. Ty się tam dostałeś? Diamenciki. Pro, szybko na niego. O, zbrojki sobie wezmę twoje, zbrojki diamentowe, ale fajne są. Wow. Tak, to ja w takim razie biorę TNT, wszystko, normalnie. Nie. Wychodź stamtąd, się ze mną zmierz, jak normalnie człowiek, a nie. Gdzie ty TNT tutaj nie wysadzaj? No. Gdzie on polał? Chodź tutaj, tutaj jestem, no chodź, zmierzymy się, słuchaj, razem. Nie, ja się nie chcę zbić, ja się nie chcę z tobą bić, rozumiesz? Lepiej się nie bijmy, bo ja tak naprawdę mam wasze diamentowe rzeczy, haha, i potrafię uciekać. Że sobie ze mną dasz radę, tak? Dobra, na niego, słuchajcie, kurczę, nie ma żadnej broni, nie ma żadnego mieczyka, co ja zrobię, tak? Szybko, biorę ich wszystkich, słuchaj, i po tobie normalnie, po tobie. Tak? No to chodź, no to dawaj, tak? Słuchaj, bęc. No to bijemy się, chodźcie prosy. Dobra, szybko zwiewamy do naszej tajnej kryjówki, nie zauważył mnie, mam nadzieję, tutaj. Na niego. Dobra, i co cieniasy? Ha, nie widzicie mnie teraz, co? Gdzie on jest, słuchajcie? O nie, wlazł tutaj jeden. O kurczę, o nie, wlazł tutaj. Gdzie ty weszłeś, pro? Wchodzą gdzieś, ale znikają? Na niego, bierzcie go, ja szybko. Ja was wszystkich załatwię, włazić tutaj. O ty, bęc. Dobra, następny wpadł. Pozamykam ich tutaj i nie będą widzieli, gdzie jest wyjście. Ha, cieniasy jedne. Ktoś tutaj coś zgubił najprawdopodobniej. I co teraz? Ej, pro, na niego, co wy robicie? Co, prosy, wy myślicie, że jesteście dobrzy? Ja tu jestem najlepszy, the best. I co? Nie fikajcie nigdy do Nupleja, zapamiętaj to sobie. Słuchajcie, pokonałem wszystkich prosów dzięki mojemu tajnemu przejściu, którego oni nigdy nie zauważą. My wracamy szybko do Nupleja i razem z nim będziemy zamieniali dom na diamentowy. Mam nadzieję, że teraz już się będą nas bali. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa!